Dzisiaj zapraszam Was na holumpeksowy z wyprawy do Wadowic. Ostatnio byłam, takie mikroferie miałam i postanowiliśmy pojechać sobie do Wadowic, bo Wiktor ma tam rodzinę. No i przy okazji oczywiście odwiedziłam lumpeksy miejscowe, te, które miałam akurat najbliżej, bo też wiecie, nie chciałam spędzać całego dnia na tej aktywności, ale udało się kupić kilka fajnych rzeczy. Pokażę Wam relacje z tych dwóch lumpeksów, będzie to Vive Profit Wadowice oraz I Love odzież używana w Wadowicach. Także lecimy, słuchajcie, do relacji, do hola zakupowego, będzie mierzymy, pokażę Wam wszystkie perełki, które mi się udało kupić. Niektórych już nie mam, przyznaję, ale mam nadzieję, że się Wam spodobają. Słuchajcie, no i oczywiście, jeżeli lubicie tematykę lumpeksową i doceniacie pracę włożoną w moje filmy, to bardzo proszę, odwdzięczcie się, polubiając filmik oraz zasubskrybujcie koniecznie kanał. Cześć kochani, dzisiaj zabieram Was do tekstylowo w Wadowicach. Nie wiem jaki jest dzisiaj towar, zobaczymy wszystko za chwilę. No i widzicie tutaj teraz, że było 75% ceny, czyli nie minus 75, jak się zawsze to można pomylić. No i tutaj piękny kaszmirowy sweter w bardzo ładnym kolorze, ale wiecie co, ktoś ręcznie doszywał koronkę, to Wam pokażę później, bo naprawdę ciekawie to wygląda, dziwnie trochę. Tutaj torebka skórzana w bardzo fajnym kształcie, który w ostatnich sezonach jest modny, taki właśnie taki lekko miękawy worek w kształcie takiego jamnika zaokrąglonego, fajna torebka ze skóry. Były ładne buty Rylko w bardzo ładnym kolorze, ale słuchajcie, 33,5, no to już na nikogo niestety z nas. I świetne buty Loft 37, czyli niezłej marki, które poszły do rodziny Wiktora. W Wadowicach jestem przed I Love odzież używana. W Wadowicach, jak widzicie tutaj, i lecimy zobaczyć, co jest fajnego, a jest dzisiaj 25% taniej. No i drugi sklep, i tutaj mamy, słuchajcie, płaszcz z wełną w dużym stopniu. Wiecie co, wełna nie była zbyt miła w dotyku, mimo że fajny krój, to jednak nie zdecydowałam się. I tutaj zobaczycie teraz jedwabny żakiet vintage w stylu takiego chińskiego surduta czy coś takiego i naprawdę był spoko, wzięłam go dla Wiktora, właściwie Wiktor sobie go wziął tak naprawdę i będzie na scenę miał. Słuchajcie, tutaj mamy fajną spódniczkę ze skóry, na bardzo miękką. Jedna z osób obserwujących prosiła mnie o szukanie takiej spódniczki, więc być może właśnie jest to coś dla Ciebie, kochana. Futrzana kamizelka. Ale wiecie co, takie kamizelki są trochę problematyczne i w końcu się nie zdecydowałam, bo też cena była dość wysoka, mimo tych 25%. Piękna rzecz, którą zobaczycie za chwilę, wmierzymy z moheru, nowiutka, z metkami, co zaraz też będzie widać. Bardzo modowa rzecz, bardzo fajnej marki, także super, super zdobycz według mnie. Ta naprawdę rzecz była warta wygrzebania, mimo też wysokiej dość ceny, ale naprawdę jest świetna, po prostu superowa. Bezrękawnik w super trendach. No i to nie wierzyłam, że to znalazłam, słuchajcie. Kto mnie obserwował wcześniej, to wie, że mam takie leginsy, identyczne leginsy właśnie z Adidasa, Adidas Originals. Także patrzcie, jaka jestem tutaj zadowolona. Bardzo byłam zadowolona, że to znalazłam, będę miała komplet do ćwiczenia. Piękny, bardzo jakościowy podkoszulek, znowu z najmodniejszym kołnierzykiem. I to słuchajcie, coś co będę Wam pokazywać, bo to będzie coś dla Was. I naprawdę fajnie leży. Piękna sukienka, z którą nie wiem, czy się mi uda pożegnać, ale zobaczycie, też ją wymierzymy. Ona jest w ogóle z jedwabiem, słuchajcie, i jest naprawdę dla mnie zjawiskowa, przepiękny kolor srebrny. Tutaj była sukienka Levisa w fajnym stylu, takim luźnym, koszulowym. Ale taka trochę zwykła, więc wiecie, nie zdecydowałam się. No i tutaj mamy futerko z królika, przepiękne, w cudownym kolorze, mega fajne, naprawdę, no byłam zakochana, no ale to futerko też już do kogoś powędrowało, bo ta osoba też się zakochała. No i przepiękny 100% merino sweter, bardzo modnych trendach, oversize'owy, więc też za chwileczkę oczywiście zobaczymy się z nim, wmierzymy, kochani. Tak wyglądały zakupy, no i oczywiście, że jestem już w niektórych rzeczach z tych zakupów, oczywiście wypranych. Słuchajcie, też zauważyliście może, że mierzyłam tam buty w sklepie. Powiem Wam, że miałam dużo pytań o te buty i oczyszczenie i tak dalej. Będzie ten temat naturalnie. Natomiast pokażę Wam teraz tu przebitkę zdjęcia, taki preparat, który mam od marki Raypath.
gdzie jest to taki spray, który również można było używać na przykład w trakcie pandemii do dezynfekcji różnych rzeczy rąk, na przykład przedmiotów takich, które nosimy, torebek i tak dalej. Ja noszę takie te dwa małe preparaty ze sobą na zmianę. Jeden jest z alkoholem, drugi bez, ale obydwa są z jonami srebra i zawierają takie substancje antybakteryjne, antywirusowe, antygrzybiczne, które właśnie powodują, że dezynfekujemy przedmioty. Więc no, jest to bardzo małe, więc mieści się w torebce, można to w sklepie użyć i po prostu mierzyć buty też. Jeżeli jesteście osobami, które czasami mierzą, możecie takie coś sobie mniejszej wersji jakiegoś sprayu specjalnego do obuwia, który działa anty po prostu zakupić i nosić ze sobą. To nie jest ogromne ani ciężkie. Także lecimy, słuchajcie, z holem już. Stylówka, którą mam na sobie, jest to sweterek z Vive Profit. Wiecie co, ja już Wam kiedyś mówiłam, że ja nie bardzo lubię zakupy robić w Vive Profit. Czasem się oczywiście upoluję tam fajne rzeczy, ja nie, jakby samego towaru już nie krytykuję, aczkolwiek oczywiście, że 95% towaru jest to taki tak zwany chłam sieciówkowy, czyli sztuczne pogania. Ale dobra, to już mniejsza z tym. Ale oczywiście, że ja zawsze wygrzebuję, gdzie nie pójdę, jakieś tam perełki, no bo po to idę. Więc kaszmirowy sweter, 100% kaszmiru. I wiecie co? Dzisiaj tak wystylizowałam ten sweter trochę, nie wiem, w stylu francuskim, w stylu angielskim. W każdym razie, chciałam sobie tak trochę z fantazją go wystylizować. Jest bardzo cieplutki i ma przepiękny kolor. Naprawdę w super stanie jest też. Być może ten sweterek ma taki nietypowy kolor, bo to jest taki właśnie jakby trochę wrzosowy kolor i ktoś przyszył ręcznie koronkę czarną do niego. Nawet wygląda to oryginalnie, być może odpruję tą koronkę, ale dajcie znać, czy uważacie, że ta koronka dodaje jakiejś fantazji, czy może to był dobry pomysł, może ktoś po prostu zrobił sobie coś takiego z fantazją. To jest sweter takiej marki, która się zajmuje kaszmirem, nazywa się Kaszmir. Po prostu. Oczywiście, jak ja mówiłam, 100% kaszmir, taki raczej przyległy krój, aczkolwiek jak widzicie, to nie jest bardzo obcisłe, bo zdarzało mi się kupić rozmiar S czasem na Vinted, bardzo, bardzo małe te swetry, musiałam je potem odsprzedawać. Natomiast właśnie jest takie, jest do ciała, ale jest taki w miarę jeszcze luźny, nie obciskuje jakoś bardzo, więc jestem zadowolona. I dajcie znać, czy uważacie zostawić tą czarną koronkę, czy ją odpruć i zostawić gładki sweter, który pewnie będzie wtedy bardziej uniwersalny, ale może będzie też bardziej mniej oryginalny. Nie bardziej, tylko mniej. No dobra, ale mniejsza z tym. No i jak widzicie, właśnie sobie przypiłam tutaj tą broszkę od Anusi, która opowiada trochę historię o mnie, dlatego chyba Ania mi ją kupiła, bo ja w dzieciństwie, jak byłam taką nastolatką młodszą, miałam harta angielskiego. To akurat chyba jest hart rosyjski, z tego co widzę po sierści, ale ja miałam harta angielskiego i no niestety piesek uległ wypadkowi, więc no tak bywa właśnie niestety ze zwierzątkami. Ale bardzo często to tak wyglądało, że właśnie szłam na smyczy z tym hartem po osiedlu i wtedy się poznałyśmy też z moją przyjaciółką, z Anią. Taka krótka historia z życia. Tłumaczę po prostu pochodzenie tej ciekawej broszki z łańcuchem. No, a tymczasem mam też na sobie spódniczkę nową. Ona nie jest z tych sklepów, ale Wam od razu o niej opowiem, bo kupiłam sobie ostatnio na Vinted, bo musiałam jedną odsprzedać, taką, która mnie za bardzo poszerzała. Ale z tej samej firmy, właśnie to jest ta marka 303 Avenue. Nie wiem, czy oni to po angielsku chcą, żeby mówić. 303 Avenue. Polska taka firma, która też taka premium marka. W każdym razie, no drogie są te rzeczy, to jest 100% wełna ta spódniczka. Miałam do tej pory szarą, jasno-szarą i ciemno-szarą i teraz mam tą, która jest taka jasno-beżowa i pasuje do tych rajstop, które są też jasno-beżowe. No, taki chłodny beż, lekko szary beż, więc może nie jest jakiś mega dla mojej cery zły, tym bardziej, że nie jest przy twarzy, prawda? Więc spokojnie można to tak nosić. I ma fajny krój ta spódniczka, ona ma tutaj taką gumę i ładnie się dopasowuje i nie jest właśnie taka zbyt szeroka górą, co jest dobre dla osób o płaskich biodrach, wiecie, które wtedy ich to fajnie poszerza. Ja osobiście też takie nosiłam i uwielbiałam
jak ważyłam 10 kilo mniej i miałam 20 lat mniej. Ale no teraz już troszkę dbam o to, żeby nie przesadzić trochę z tym taką kopiastością tych spódnic, bo jednak biodra są. No i mierzę tą spódnicę też do wielu innych rzeczy. No i co wam chcę powiedzieć, że nie, całkiem niedrogo mi się udało ją kupić na Vinted. Możecie szukać też tych spódnic, jeżeli lubicie krótkie spódnice, bo oni robią właściwie tylko krótkie mini spódnice, ta firma. Z tego co przynajmniej widziałam, albo takie przed kolano. I to jest wszystko, a natomiast są super składem, bo rzeczywiście to jest 100% wełna i są bardzo, bardzo fajnie zrobione, milutkie, milutkie te wełny, takie merino właśnie. Ja bardzo lubię w swoim wolnym czasie się tak ubierać i wiecie co, powiem wam też, że ja, jeżeli nie leginsy, to właśnie do mierzenia w lumpeksie zawsze noszę taką szeroką, krótką spódniczkę, bo po prostu jest to bardzo wygodne, można bardzo łatwo coś przymierzyć, nie zdejmując swojego ubrania. Po prostu mam rajstopy, mam spódnicę i jest mi mega łatwo mierzyć. W sukience jest już gorzej, bo jednak jest to połączone i czasami nie da się tego zdjąć. A tak to mam taką spódniczkę, jakiś podkoszulek, na który też mogę mierzyć rzeczy. No, w każdym razie taka mała dygresja. Spódniczka jest nowa, za kilkadziesiąt złotych z wysyłką z Vinted, więc bardzo spoko. To pokażę wam teraz spódniczkę, którą kupiłam, która jest na mnie dobra w ogóle. No, ale wiecie, że to nie jest mój styl. Ja nie lubię za bardzo wąskich spódnic. To jest rozmiar 36 i wiem, że jedna z pań, które mnie obserwują, jedna z widzek prosiła mnie o szukanie mini skórzanej w rozmiarze 36 bodajże. No i właśnie znalazłam ją, słuchajcie, i jest to naprawdę mega superowa jakość. To nie jest taka zwykła spódniczka, ona nie jest vintage, raczej nie jest. I to jest, słuchajcie, marka, no marka, która nie przemyślała metki, bo czarne na czarnym jest, zobaczcie. I dlatego nie da się tego przeczytać, ale już wam powiem, jakaś dobra marka w każdym razie. Bardzo ciekawe, to jest taki niby wypukły druk, ale kompletnie nie widać, co jest napisane na tym. Coś na W. One hour later. Nie jestem w stanie przeczytać tej metki. Na pewno jest to skóra naturalna, bardzo, bardzo miękka. Zobaczcie. Niesamowicie dobrej jakości. Mięciusieńko wyprawiona skóreczka. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczycie na mnie tą spódnicę. Z tyłu ma zameczek. Jest w stanie naprawdę świetnym, idealnym. Skóra nie ma ani ryski. No, zobaczcie sami sobie. No i pokażę wam, naprawdę, tu jest wszystko super, ma podszewkę, jest w świetnym stanie. Może znajdę nazwę na bocznej metce. O, jest, słuchajcie, bo tutaj jest takie coś, strona internetowa i to jest napisane www.blacklily.deka, czyli jest duńska to firma, no i super, bardzo dobrej jakości rzeczy. 100% skóra napisana, oczywiście można prać ręcznie, jest przepis prania na tej mikrometeczce w środku. No i dobrze, nie trzeba jej urywać, więc będzie wtedy wiadomo, że jak prać. Można prać sobie, słuchajcie, tą skórkę jest tak miękka widocznie, że ręcznie możecie prać. I to, co ja wam doradzam też, jak macie taką spódnicę ze skóry miękkiej, no i jak ją wypierzecie, to żeby ją wypielęgnować, możecie ją po prostu posmarować balsamem do ciała, ale oczywiście nie jakoś bardzo obficie, ale ja biorę wacik, troszkę balsamu takiego nawilżającego i po prostu tak wsmarowuję jak pastą w taką skórkę miękką i to jest potem takie mięciutkie, no wiecie, jak nasza skóra, kiedy ją posmarujemy balsamem, jest taka miękka i aksamitna, to samo się właśnie dzieje z ubraniami, tylko trzeba oczywiście najpierw ją wysuszyć. I proponuję po wypraniu jej w wodzie położyć ją na ręczniku, takim roboczym jakimś i delikatnie zwinąć ten ręcznik, żeby trochę tej wody ręcznik wpił, a później rozwiesić dopiero i broń Boże nie przy grzejniku, żeby nie wysztywniło jej. Także taka jest moja rada krótka a propos pielęgnacji skóry, którą wypierzecie w wodzie w domu, bo akurat tutaj sam producent przyznaje, że można ją wyprać w wodzie, co jest ciekawe. Tak, i w ogóle, słuchajcie, można, jeżeli to nie jest jakaś jasna ircha, chociaż ja czasem też prałam takie kremowe kurtki zamszowe, ale jeżeli to nie jest jakaś taka rzecz, którą wiecie, że widać i wiecie, że będzie, jest szansa, że zostaną zacieki na niej, no to wtedy nie ma sensu, bo czasem
na przykład elementy podszewki mogą farbować na skórę, no i wtedy nie ma sensu tego robić. Ale tutaj jest czarne, więc ekstra. No dobra, lecimy dalej. Pokażę Wam w związku z tą spódnicą torebkę, która jest też czarna i być może będzie fajnie wyglądać nawet w stylówce z tą spódnicą. Marka Max. Bardzo miękka, pięknie wyprawiona skóra i bardzo fajny taki model, trochę vintage, ale też ostatnio w bardzo modnych właśnie trendach, więc bardzo fajna. Patrzcie, jakie ma ładne detale mosiężne. Bardzo porządnej jakości, bardzo mięciutka skóra i naprawdę idealny stan tej torebki. Wiecie co, ja zawsze szukam tam torebek. Jest oczywiście 150 torebek, które kompletnie do niczego się nie nadają, sztucznych i tak dalej. Zniszczonych, popękanych, mimo wszystko za kilkadziesiąt złotych. Bardzo fajną ma też podszewkę. To jest jakaś dobra marka po prostu. Max New York, nowojorska jakaś torebka, słuchajcie. Bardzo fajna podszewka i czysta w ogóle, patrzcie. Taka jakby skóra krokodyla, wzór oczywiście. Naprawdę pojemna torebka. Naprawdę super torebka, słuchajcie. Jak lubicie takie jamniki, tu ma jeszcze zameczek, porządne detale. No i naprawdę moim zdaniem jest super ta torebeczka. Świetna jest. Będzie oczywiście do sklepu, bo ja torebek to mam dość. Ale ta ma fajny, bardzo ciekawy kształt. Także, słuchajcie, fajna zdobycz. Naprawdę fajna zdobycz. No i teraz Wam pokażę coś, co jest dla mnie mega zabawne, że to znalazłam po prostu. Ten podkoszulek, co w przymierzalni Wam mówiłam. Tadam! Jak nowy, słuchajcie, jak nowy podkoszulek Adidas Originals z takiej cienkiej dzianinki i on jest z tymi kolibrami pięknymi. No jest w idealnym stanie, słuchajcie, i no patrzcie, ja Wam się pokażę oczywiście w tym zestawie, bo nie mogę się już doczekać, żeby go zmierzyć. Mam takie leginsy, one są super jakości, wiecie co, wiem, że te Adidasa rzeczy są bardzo drogie, ale naprawdę te leginsy ja kupiłam używane już i naprawdę sporo je nosiłam, mimo że nie miałam koszulki. I one tak super się trzymają, tu się nic nie dzieje z nimi, nie wyciągają się. Nawet jak się tak minimalnie miejscami gdzieś tam skosmaci, to jest sekunda, żeby usunąć te lekkie takie kuleczki. No i słuchajcie, nic się nie naciąga, nic się nie niszczy, super się to nosi, są bardzo, bardzo fajne materiały. No i piękny wzór, no mnie zachwycił ten wzór, nie wiem jak Wy uważacie, ale zobaczcie mnie w tym zestawie, jak się przechadzam. Będzie to super rzecz do sportu, na lato albo właśnie po prostu do ćwiczenia nawet, czy w domu, czy na siłowni, czy gdzieś. Jestem po prostu pod mega wrażeniem, że mi się udało tą koszulkę kupić, chociaż powiem Wam, że kosztowała 50 zł, minus 25%. Bo akurat to zapamiętałam, bo się tak biłam z myślami, ale nie no, kto by nie kupił koszulki od Adidasa za 37 zł, prawda? No, także to bardzo krótko się biłam z myślami, bo stwierdziłam, że no, za taką cenę strój od Adidasa i to naprawdę, który mi się bardzo podoba, bo ja nie zawsze lubię te style adidasowe. Dobra, lecimy dalej. Teraz pokażę Wam piękną kamizelę, naprawdę piękną. I możecie sobie wejść na stronę CoCouture, taka marka, zobaczyć sobie, jakie są ceny. Jak oglądaliście ostatnio mój filmik z marką Mormois, no to bardzo podobny zasięg cenowy to jest. Nowiutka z metką, piękna kamizela, piękny taki jak to nazwać, puloverek, długi, no i nowy, no i to widać, że nowy. I to jest, wiecie co, tutaj jest na pewno skład na tej metce, tylko zaklejony. Tu jest jeszcze cena 799, nie wiem w jakich to jest walutach. Być może to jest jakaś inna waluta, ale no, mniejsza z tym. Piękna kamizelka, naprawdę. Widać, że to jest naturalny mohair z wełną merino albo może sam mohair. W każdym razie na pewno na 100% jest to, patrząc i na markę, i na dotyk tej rzeczy, i na jej taki bardzo naturalny poczucie, to jest na pewno na 100%, jakieś 100% naturalne. Właśnie myślę, że to jest mohair z merino, ale możliwe, że właśnie to jest też sam baby mohair, taki młody moherek. Także piękna, piękna rzecz, naprawdę przepiękna. Oczywiście będę się biła z myślami, czy sobie ją zostawić, ale to zawsze u mnie jest, także tym się nie przejmujemy. Kolejna rzecz z merino.
100% merino tym razem. Cudowny sweter, za duży na mnie, ale cudowny po prostu. I patrzcie, jest nowy, naprawdę jest nowy. Jedyne co, to tutaj jest taki na dole, taki piękna plisa. Na samym dole, która jest miejscami, puściła ta nitka, która trzyma tą plisę tak w kształcie takim, wiecie, takim tego typu. Natomiast ja nie wiem, czy właśnie to nie jest po to, żeby to rozpruć i po prostu, żeby ta plisa się tak rozchodziła, bo to jest sweter w takim kroju bardzo oversize'owym, takim trochę narzutkowym, ale patrzcie, jak piękny i zobaczcie, jak ja w tym wyglądam do tej spódniczki. Jako taka, jako właśnie taki sweter typu oversize do spodni, albo do takich skóropodobnych leggingsów, albo właśnie do jakiejś fajnej spódniczki mogłaby to być też teraz bardzo modne, te takie maxi, węższe spódnice, jeśli ktoś lubi wąskie spódnice, albo spódnica z dzianiny ściągaczowa byłaby piękna do tego. Wyglądałoby to naprawdę mega premium, że tak głupio to ujmę, ale wyglądałoby to jak ciuchy po prostu z najwyższej półki, z jakiegoś etro albo coś takiego, bo patrzcie, no to jest, widać, że to jest merino. Stan wełny jest, no ja jestem przekonana, że ktoś to albo raz nosił, albo w ogóle nie nosił. Kremowy kolor. Piękna rzecz, naprawdę piękna rzecz. Spokojnie będzie do XL-ki. A jak ktoś lubi oversize, to i na M-kę też będzie ten sweter. A jak widzicie, może i SK w tym chodzić, tylko że no wtedy będzie to naprawdę taka duża narzutka. Ale rzecz jest cudowna. Także w sumie nie kupiłam jakoś za dużo rzeczy, ale naprawdę każda rzecz jest taka premium po prostu. No i tutaj kolejna rzecz premium. Nadużyjemy tego słowa dzisiaj. Tutaj jest troszeczkę jedno miejsce takie do ogolenia golarką, ale to zupełnie nic nie zmienia, bo to będzie wyglądało jak nowe, ponieważ cała koszulka jest jak nowa. Marka Stockholm, rozmiar S. To jest bardzo superowa dzianina, słuchajcie, patrzcie. Rozmiar S, ale spokojnie M, bo to wiecie, te skandynawskie marki to są takie rozmiarówki, że spokojnie ta ich S-ka to jest nasza M-ka bardziej. To jest, a to może być i luźne, i obcisłe, jak kto woli, bo jest to w najmodniejszych trendach właśnie ta przepiękna polóweczka, taka bez guzików. No, te bluzki naprawdę teraz są we wszystkich sklepach, i tych premium, i tych niepremium, jak już dalej jesteśmy przy tym super słowie. No patrzcie, jaka jakość. I zaraz Wam powiem, jaki skład też. To jest naprawdę piękna rzecz, nie w moim kolorze, więc ja sobie nie zatrzymuję tej rzeczy, bo jak widzicie, moja skóra wygląda w tym jak... No, wyglądam w tym po prostu trochę zbyt beżowo i skóra przestaje wyglądać zdrowo w tym kolorze, natomiast bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że no mega mi się podoba. Gdyby to było kremowe albo szare, to skład jest niesamowity. Wiskoza 53%. Len 26% i 21% bawełna. Bardzo naturalna bluzeczka. Wiem, że były pytania o takie bluzeczki właśnie z tym kołnierzykiem polo, no więc jest jedna. Polujcie, bo naprawdę teraz to jest szok modowy, a w dodatku naprawdę w wysokich cenach są te dobre. Ja będę niedługo robić filmik z taką bardzo dobrą marką zachodnią, związaną z Jedwabiem, ale nie to, co kiedyś już miałam, tylko taka jeszcze bardziej z wyższej półki firma. I zobaczycie, jakie tam są ceny takich właśnie polówek, co prawda z Jedwabiu lub z Merino, ale jednak naprawdę no nie jest to rzecz tania. Także takie super rzeczy jakościowe naprawdę cieszę się, jak znajdę. Kolejna rzecz, piękna, przepiękna. No i to jest chyba rzecz dla mnie, słuchajcie, bo... No naprawdę, bardziej idealnej sukienki wyjściowej chyba nie miałam. Jest to marka Gestus, więc w ogóle też kto nie zna Gestus, to sobie sprawdźcie w internecie. Bardzo droga marka, naprawdę. I to jest sukienka w takim stylu trochę baby doll, z rękawkami, ze srebrną nitką. Bardziej właśnie taka na jakąś imprezę. Ale słuchajcie, jaki skład ma ta sukienka. W ogóle podszewka jest takiej cieniuśkiej bawełny lub wiskozy, zaraz zobaczymy, bo jest oczywiście, jest metka i to fajna metka markowa z guziczkiem dodatkowym. A gdzie ten guziczek idzie? Dobra, sprawdzimy, pewnie na dekolcie. Jest to, słuchajcie, tak.
Znowu czarna metka. Nie wiem, dajcie znać, czy też uwielbiacie czarne metki ze srebrnym nadrukiem, na których nic nie widać po prostu. No, ja kocham. 35% wiskozy, 33% jedwabiu oraz 31% włókna metalicznego. No widać to, bo jest srebrna ta sukienka. Natomiast podszewka, już Wam mówię, jest 100% wiskoza cienka, no, czyli tak myślałam. Albo bawełna, albo wiskoza, bo jest bardzo, bardzo delikatna, cieniutka i miła w dotyku. No i mam nadzieję, że się Wam spodoba w tej sukience, dajcie znać. Gdzie tu idzie ten guzik, słuchajcie? A, jest guziczek, rzeczywiście, można sobie ją pod szyję zamknąć i guzik zapasowy też jest, więc super. Bardzo mi się podoba i bardzo nowoczesny jest ten nadruk, ten nie wiem, czy nadruk. Ten wzór na materiale jest bardzo nowoczesny i właśnie tą sukienkę można wystylizować na 100 sposobów, z paskiem, bez paska, z obcasami, z nie wiem, z jakimiś takimi, spróbuję Wam zrobić kilka stylizacji, z jakimiś eklektycznymi butami, z jakimiś nawet ala sportowymi butami, z glanami. Dużo możliwości, moim zdaniem. Także no, nie, no nie wiem, jestem zachwycona tą sukienką po prostu. Dajcie znać, czy podobam się w tej sukience i czy mam sobie ją zostawiać, ale pewnie i tak ją zostawię. Dobra, słuchajcie, chyba to na tyle. Tak, słuchajcie, skończyliśmy na dzisiaj haul i zapowiadam już kolejny filmik. Bardzo się cieszę, chociaż mi kosztuje mnóstwo pracy, przyznaję. Będzie to trendy na nowy sezon. I będą to trendy, słuchajcie, ilustrowane nie tylko tymi wielkimi domami mody, czyli co oni proponują na nowy sezon, jakie trendy wykreowali już na nowy sezon, ale też pokażę Wam moje propozycje i z ciuchami nie tylko z Lumpeksu. Będą rzeczy i nowe, całkowicie nowe ze sklepu. Będą rzeczy z Lumpeksu, będą rzeczy z Vinted. Będzie cały wachlarz rzeczy, gdzie możecie je kupić. No i różne propozycje właśnie w najnowszych modowych trendach, także mam nadzieję, że już czekacie na ten filmik, bo naprawdę się z niego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że Wy też. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli zechcecie, to możecie też postawić mi kawkę. Link jest w opisie pod filmem. Słuchajcie, pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Miłej niedzieli. Buziaczki. Pozdrawiam.